Filozofia liberalna i filozofia katolicka to są zupełnie dwie różne bajki. Prawda jest obiektywna. Czyli jak ktoś obiektywnie jest mężczyzną, to obiektywnie jest mężczyzną, niezależnie od tego, co czuje. Ustawa o ochronie uczuć religijnych wywodzi się to wprost z ideologii liberalnej lewicy. Religia to nie jest sprawa subiektywna. Religia to jest wybór prawdy lub fałszu. Jeżeli wybieramy religię katolicką świadomie, wybieramy prawdę. Lewica twierdzi, że prawda nie istnieje, a każdy może mieć swoją, zależnie od jego uczuć. I wtedy zaczyna się boksowanie między lewicą liberalną, a liberalnymi katolikami, bo ich celem jest walka z religią. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. I dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego ustawa o ochronie uczuć religijnych jest największym osiągnięciem liberalnej lewicy, czyli lewactwa. I dowiecie się tak naprawdę, dlaczego to już jest zwycięstwo tej strony politycznej, która jest wprost przeciwna Kościołowi. Jeżeli chodzi o temat, to za chwilę do niego przejdę. Na starcie przypomnę Wam, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, że zapraszam Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami na naszym kanale. Możecie też zajrzeć na nasz fanpage na Facebooku Okiem Tradycjonalisty i zachęcam też do wsparcia naszej działalności finansowo. Dzięki tym wpłatom, które już otrzymaliśmy do tej pory i bardzo za nie dziękujemy i jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim patronom, nasz kanał rozwija się i filmy zaczynają pojawiać się regularnie. Będziemy za chwilę dodawać nowe serie do naszego kanału i wysłaliśmy też pierwszego Tradiboxa, bo to jest taki bonus dla wszystkich naszych patronów, że co miesiąc losujemy jedną osobę, która może wygrać Tradiboxa, czyli bardzo atrakcyjne pudełko z nagrodami, które już pakowaliśmy w jednym z filmików. Możecie sobie zobaczyć pakowanie, film z pakowania. Gdzieś link się teraz wyświetla tutaj na ekranie. I przejdę do właściwego tematu odcinka. Ustawa o ochronie uczuć religijnych. Wydawałoby się, że jest to ustawa dobra z perspektywy katolickiej, prawda? Zwłaszcza, że lewica liberalna, którą oczywiście odróżniam od lewicy nieliberalnej, bo jest różnica między lewicą liberalną a lewicą nieliberalną, ale to jest też temat do omówienia na inny odcinek. Lewica liberalna nienawidzi tej ustawy, ponieważ lewica liberalna ma to do siebie, że ona widzi w religii, akurat w przypadku Polski oczywiście w religii katolickiej i generalnie lewica liberalna na całym świecie w religii katolickiej widzi największego wroga. Dlaczego? Dlatego, że filozofia liberalna i filozofia katolicka to są zupełnie dwie różne bajki. Lewica liberalna zakłada coś takiego, że najważniejszym czynnikiem w społeczeństwie są uczucia ludzkie. Czyli przykład, jeżeli ktoś czuje się kobietą, to może być kobietą. To jest zaprzeczeniem tego, co naucza Kościół i tego, co od zawsze chrześcijanie rozumieli. Bo u nas nie ma czegoś takiego, że coś jest relatywne i zależne od uczuć. W chrześcijaństwie, w katolicyzmie jest tak, że prawda jest obiektywna. Czyli jak ktoś obiektywnie jest mężczyzną, to obiektywnie jest mężczyzną, niezależnie od tego, co czuje. I teraz tak, liberalna lewica zwalcza bardzo często właśnie ustawę o uczuciach religijnych, twierdzi, że to jest coś, co wywodzi się ze średniowiecza i tak dalej. Ja powiem, że to się kompletnie nie wywodzi ze średniowiecza, tylko wywodzi się to wprost z ideologii liberalnej lewicy. A dlaczego? Dlatego, że ustawa o uczuciach religijnych mówi o tym, że sprawa religii jest kwestią uczuć, czyli czegoś subiektywnego. Uczucia z definicji są subiektywne. A doskonale wiemy, że my jako katolicy, że religia to nie jest sprawa subiektywna. Że to, co ktoś sobie poczuje, to tak wierzy. Religia to jest sprawa obiektywna. To jest wybór prawdy lub fałszu. Jeżeli wybieramy religię katolicką świadomie, wybieramy prawdę. Przyjmujemy prawdę i z całym jej dobrodziejstwem. Prawdę, która pochodzi od Boga, i prawdę, do której dochodzimy rozumem, jak my jako ludzie, nie emocjami, tak jak twierdzi lewica. W sensie, no, lewica nie twierdzi nawet, że dochodzimy do prawdy, w sensie ta liberalna lewica nie twierdzi, że dochodzimy do prawdy. Twierdzi, że prawda nie istnieje, a każdy może mieć swoją, zależnie od jego uczuć, tak? To jest właśnie formułowanie lewicy. I to jest dokładnie to, co jest sformułowane w ustawie o obronie uczuć religijnych. Czyli to, że religia jest kwestią wyboru danego człowieka, co on czuje. I w pewnym sensie ta ustawa może być użyteczna dla nas, katolików, w dzisiejszych czasach, póki nie mamy lepszej. Czyli możemy się na nią powoływać w momencie, kiedy ktoś obraża wiarę katolicką i próbować jej bronić w ten sposób, bo to jest jak narzędzie, które możemy aktualnie wykorzystywać. Ale co do zasady, powinniśmy dążyć do tego, żeby religia katolicka była uznana przez państwo za religię objawioną, tak jak to zawsze w Polsce było. I zakaz
obrazy religii nie powinien dotyczyć uczuć ludzi, którzy je wyznają, tylko powinien dotyczyć zakaz powinien dotyczyć obrażania obiektywnych świętości. Czyli nie powinno się obrażać Boga, nie dlatego, że ktoś czuje, że ten Bóg istnieje, tylko dlatego, że przez sam fakt tego, że Bóg jest doskonały, jest twórcą świata, nie można go obrażać. Z tego powodu. To jest kwestia sformułowania. I sformułowanie uczuć jest typowym liberalnym sformułowaniem. Coś, co jest nie do pogodzenia w ogóle z katolicką nauką. Dlatego nie dajcie sobie wmówić tego, że ustawa o ochronie uczuć religijnych jest ustawą katolicką. Nie, jest ustawą liberalną. Jest ustawą dokładnie taką, jaką by lewica chciała, tylko 50 lat temu. Oni po prostu próbują robić kolejne kroki. Osiągnęli już to, że w przestrzeni publicznej, politycznej nie uznaje się religii jako prawdy, a uznaje się religię jedynie jako uczucie. To jest już ich osiągnięcie. Ale rewolucja kulturowa, którą oni proponują, nie idzie szybko, tylko idzie powoli. Więc jeżeli osiągnęli już ten krok, to pracują nad kolejnym. Czyli jak wypracowali najpierw to, że religia jest uczuciem, że wybór religii to jest wybór uczuć, tak teraz próbują wypracować to, żeby te ustawy w ogóle wyrzucić, żeby religia w ogóle nie była chroniona w żaden sposób. Bo ich celem jest walka z religią. Najpierw podkopali to, że religia jest kwestią prawdy lub fałszu, a teraz podkopują to, że religia w ogóle nie ma żadnego znaczenia. I będą szli dalej. To jest normalne. Od nas, katolików, zależy to, czy my to zastopujemy. I to jest bardzo istotne i apel do was wszystkich. Jak widzicie gdziekolwiek dyskusja na temat ustawy o uczuciach religijnych, to nie dyskutujcie, że ona jest słuszna, tylko mówcie, że ona jest niesłuszna, bo jest zbyt mało ostra. Powinniśmy określić, że prawda jest w Kościele katolickim i ustawa o ochronie religii powinna się brać z tego faktu. Tak. I dyskusja katolików powinna spychać argumenty liberalnej lewicy w stronę argumentów Kościoła katolickiego. Tak, żeby jakby ta debata publiczna się przesuwała w kierunku tego, co Kościół naucza. Im będziemy tego bliżej, tym będzie lepiej. Więc nie dajmy się zapędzić już w kozi róg, tam, gdzie już lewica pewne rzeczy osiągnęła, tylko musimy odbijać to, co oni już osiągnęli, idąc w stronę nauczania Kościoła. Czyli tego, co mówiłem. Czyli tego, żeby religia katolicka została uznana za objawioną przez państwo. To jest taki cel ostateczny, którego wiadomo, że w tym momencie, w aktualnych warunkach, przy aktualnym układzie politycznym, w Polsce nie mamy nawet najmniejszej możliwości zrealizować. Ale od tego, czy zrealizujemy to ustawą, jest ważniejsze to, jakie będzie ogólne przekonanie w społeczeństwie. A to ogólne przekonanie w społeczeństwie będzie takie, jakie my wypracujemy. Bo nikt poza nami, czyli katolikami, zwłaszcza tradycyjnymi katolikami, nie będzie o tym mówił. Jeżeli my nie będziemy o tym mówić, to tego w ogóle w przestrzeni nie będzie. I wtedy lewica będzie się boksować z liberalnymi katolikami. Czyli z tymi, którzy uznają, że katolicyzm jest dobry, bo ja go wybrałem. Tak? A nie z tym, że jest dobry, bo jest dobry obiektywnie. I wtedy zaczyna się boksowanie między lewicą liberalną, a liberalnymi katolikami. I ta debata będzie się toczyć w ramach tego. I zostanie albo przesunięta w stronę liberalnego katolicyzmu, albo w dalszą stronę liberalnej lewicy, zależy od tego, jak się przechyli. A w momencie, kiedy my dołożymy swoją cegiełkę od prawej strony, tam gdzie, znaczy ja to pokazuję akurat od lewej, ale to jest od prawej, tam gdzie my mamy swoje stanowisko, czyli zdecydowanie na prawo od liberalnej lewicy i jeszcze zdecydowanie na prawo od liberalnych katolików, to ta debata będzie się toczyć w ramie spektrum tych wszystkich poglądów. Więc na pewno ten środek tej debaty zostanie troszkę przesunięty w naszym kierunku. I nie mówię, że uda nam się to osiągnąć od razu, ale po wielu latach takiej dyskusji i zmianie, powiedzmy, dyskursu publicznego, możemy się przesunąć w stronę tego, co Kościół faktycznie naucza. I to zależy od nas, jak my będziemy formułować argumenty. Tego nie możemy formułować argumentów już dostosowując się do liberalnych pojęć, że religia jest kwestią uczuć, tylko musimy formułować argumenty stanowczo i zdecydowanie tak, jak Kościół naucza, bo to właśnie kreuje debatę. Czyli musimy mówić twardo. Religia nie jest chroniona dlatego, że jest kwestią uczuć, powinna być chroniona dlatego, że jest kwestią prawdy i świętości obiektywnej. Świętości, którą posiada Bóg, która jest obiektywna i której obiektywnie nie należy obrażać, niezależnie od tego, czy obraża to czyjeś uczucia, czy nie. A jeżeli chodzi o wyznawców innych religii, to ich religie jako takie nie powinny być chronione, bo jedyna religia, która jest prawdziwa, to jest oczywiście religia katolicka. To jest oczywiste. Jeżeli uznajemy coś takiego, że jest jedna prawda i dwie osoby głoszą rzeczy sprzeczne ze sobą, to te dwie osoby naraz nie mogą mieć racji. My jako katolicy musimy być przekonani o tym, że prawda jest w Kościele katolickim i musimy tego bronić. Nie znaczy to oczywiście, że wyznawcy innych religii są obywatelami gorszej kategorii, tak, drugiej kategorii. To wcale tego nie oznacza. To oznacza tylko to, że ich religia jest błędna. I to państwo powinno uznawać. Natomiast powinna chronić tych obywateli jako zwykłych obywateli.
Czyli nie należy ich atakować, tak samo jak nie należy zabić, nie wiem, katolika, tak samo nie należy zabić protestanta. To jest oczywiste, tak? Każdy wobec prawa powinien być równy, jako człowiek. Natomiast nie religia. Religia wobec prawa powinna być jedna, prawdziwa. Dlatego sam religia jako taka powinna być chroniona tylko religia katolicka. Ale obywatel innej religii tak samo powinien być chroniony przez prawo jak każdy inny. I to jest prawda. Tylko musimy dojść do tego, że religia nie jest prawą uczuć, tylko prawdy lub fałszu. I to jest najważniejsze, co chciałem dzisiaj przekazać. Czyli jak dyskutujecie z, nie wiem, z liberalnymi katolikami o ustawie o ochronie uczuć religijnych, to nie wewnątrz tego, że ona jest słuszna, bo wtedy nic nie osiągniemy, nie przesuniemy tej debaty w ogóle, tylko mówcie od razu, że ta ustawa jest dobra jako narzędzie w aktualnej sytuacji, bo nie mamy innej, ale co do zasady powinno się stworzyć ustawę o ochronie religii katolickiej jako religii objawionej. I to byłaby katolicka ustawa. A jak dyskutujecie z lewicą, to dajecie te same argumenty. Oni mówią, że ustawa o ochronie uczuć religijnych jest zbyt katolicka, a wy mówicie wtedy, że nie, w ogóle nie jest katolicka. To jest dokładnie wasza filozofia, tylko wy ją próbujecie dalej przesunąć. To jest wasza filozofia, bo twierdzicie, że religia to uczucia. My tak nie twierdzimy, więc to nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. I to jest debata, w której my się powinniśmy poruszać. Wtedy kreujemy jakby dyskurs publiczny i wtedy mamy szansę przybliżyć się faktycznie do katolickiego ustawodawstwa, ale nie poprzez to, że wygra jeden katolik, czy dwóch, czy pięciu wybory i wejdzie w Sejmie, bo oni nic nie zrobią, jeżeli społeczeństwo będzie przeciwko nim, przez to, że wykreujemy światopogląd wewnątrz społeczeństwa. I na tym powinniśmy się skupiać. Nie na tym, żeby tylko głosować w wyborach, tylko na tym, żeby kreować to, jak to społeczeństwo będzie ukształtowane. Oczywiście wychowując dzieci w odpowiednim duchu, wiadomo, to jest na przyszłość. Ale na teraźniejszość powinniśmy też prowadzić właśnie dyskusję w przestrzeni publicznej i rzucać radykalne katolickie argumenty, takie, o jakich mówię. Czyli takie, które w prosty sposób dokładnie przedstawiają naukę katolicką, nie rozmydlają jej i nie próbują się dogadywać z liberalnym światem, bo katolicyzm nie może się dogadać z liberalizmem. Nie może, bo to jest jakby zaprzeczenie katolicyzmu. Gdzie katolicyzm mówi, że jest prawda, tam liberalizm mówi, że każdy ma swoją prawdę. I to jest jakby zupełnie inny światopogląd. To jest pole, na którym nie możemy się dogadać. Z liberałami dogadać się nie możemy. Możemy z nimi tylko dyskutować na zasadzie obrony wiary katolickiej i przesuwania debaty w stronę katolicyzmu, bo to jest walka na zasadzie, czy zwycięży prawda, czy zwycięży relatywizm. To zależy od tego, czy będziemy wyznawać filozofię liberalną, czy będziemy wyznawać filozofię katolicką. I jak większość społeczeństwa będzie wyznawać filozofię katolicką lub zbliżoną do katolickiej, katolicyzm będzie wygrywał. Niezależnie od tego, kto będzie rządził. A w sytuacji, gdzie większość społeczeństwa będzie wyznawać filozofię liberalną, katolicyzm nigdy nie wygra. Nie ma na to szans. Nawet jak wszyscy posłowie będą katolikami, to społeczeństwo nie da im zrobić pewnych reform, które nie są liberalne. I to jest fakt. Dlatego ważniejsza jest zmiana świadomości społecznej niż wygranie wyborów. Bo społeczeństwo będzie w dzisiejszych realiach kreować ten świat, tak? Bo mamy świat demokracji i jakbyśmy jej nie lubili, to nie możemy zaprzeczyć, że ona jest. I w ramach systemu, który jest dzisiaj, musimy zrobić jak najwięcej, żeby przywrócić katolickiego ducha naszego narodu i być może dążyć później do zmiany systemu politycznego, ale to się stanie dopiero później, jak odpowiednia ilość społeczeństwa będzie na to przygotowana. Wcześniej to się nie uda. Dlatego bardziej istotne od wygrywania wyborów jest, tak jak mówiłem, zmiana świadomości społecznej i docelowo oczywiście dążenie do systemu, który nie jest demokratyczny, bo system demokratyczny nie wywodzi się z katolicyzmu, ale trzeba to zrobić w sposób przygotowany i na ten moment wykorzystując wszystkie możliwe narzędzia, jakie są nam dane. I to jest zasadniczo tyle, co chciałem przekazać. Także pamiętajcie, ustawa o ochronie uczuć religijnych jest osiągnięciem lewactwa. Nie powinniśmy w ramach tej ustawy dyskutować, czy w ramach tej filozofii, którą oni wyznają, liberalnej, czyli to, że religia jest sprawą uczuć, powinniśmy przesuwać debatę w stronę tego, że religia jest kwestią wyboru prawdy lub fałszu, obiektywnego, rozumowego, a nie uczuciowego. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was i do następnego odcinka. Czołem!